Nowe zasady organizowania imprez w Krakowie. Święta wielkanocne coraz bliżej. Pingwiny w Krakowie. Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na informacje. Prestiżowe wydarzenia tylko na rynku głównym, lekcja śpiewania na małym rynku, a festiwal pierogów na placu Wolnica. To kilka z planowanych zmian, które przygotowało miasto. Mają one za zadanie uporządkować organizację wydarzeń plenerowych w mieście. Nowe zasady będą też dotyczyć organizacji ruchu. Gdy idzie o godziny wjazdu, to też wywołało dosyć dużą burzę, można powiedzieć, bo chcieliśmy ograniczyć do godziny 8 rano, żeby zaopatrzenie, jak pani jest na rynku koło 9, przed 10 w każdym razie, to wie, że cały rynek jest obstawiony samochodami dostawczymi. Chcieliśmy to troszeczkę zlikwidować, bo oczywiście nie ma innego wyjścia jak obstawienie tego rynku tymi samochodami, ale chodziło o to, żeby to było robione wcześniej. No, spotkało się to z dużym napięciem u niektórych osób i chyba to stanie na godzinie 9. To tak pokrótce, co będzie się odbywało na rynku, co na małym rynku, na placu Wolnica i jakie to będą kategorie imprez? Wie pani, na rynku, jak mówiłem, będą się odbywały takie prestiżowe imprezy, to znaczy będą się odbywały po pierwsze te główne targi, targi rzemiosła, targi cepeliowskie, targi bożonarodzeniowe, wielkanocne, ale też i inne imprezy typu na przykład imprezy kulturalne, ale takie duże rangi, które zbierają dużą publiczność. Natomiast na małym rynku będą też imprezy o charakterze komercyjnym, ale mniejsze i na przykład lekcje śpiewania tam będą robione. Natomiast na Plac Szczepański chcieliśmy przesunąć wszystkie imprezy związane na przykład z ochroną zdrowia, które się odbywały do tej pory na rynku, albo powiedzmy sobie imprezy typu Festiwal Nauki. Więcej do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Zamknięcie estakady nad ulicą Wielicką powoduje, że tworzą się w tym miejscu olbrzymie korki. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu podjął więc decyzję o zmianie w organizacji ruchu. Ułatwienia będą dotyczyć m.in. możliwości poruszania się samochodów osobowych po buspasie, a także stworzenia parkingu Park and Ride, gdzie kierowcy będą mogli zostawić swój samochód i przesiąść się na komunikację miejską. Codziennie w zasadzie odbywają się w tym momencie spotkania z ekipą, na których wypracowujemy jakieś rozwiązania, żeby to życie tutaj kierowców ułatwić. Ale jak widać, sprawa się troszeczkę już normuje. Myślę, że część kierowców przesiadła się na komunikację zbiorową i no, jak widać, przejezdne jest w tym momencie to skrzyżowanie i mamy nadzieję, że tak będziemy to utrzymywać w dalszym ciągu. Podjęliśmy działania tak, aby od ulicy Pańskiej do zjazdu Powstańców Śląskich wydzielić pas z ruchu z możliwością przejazdu również samochodów osobowych, które przewoziłyby minimum 3 osoby. Na ulicy Ćwiklińskiej zostanie wydzielony pas, tam mamy dwupasową jezdnię. Jeden będzie przeznaczony do parkowania, to jest miejsce, gdzie łatwo można przesiąść się na komunikację zbiorową. Jest szansa, że nieco odciążymy ulicę Wielicką, ponieważ tutaj jest alternatywa dobra w postaci samochodu. Dodatkowo będziemy cały czas przyglądali się temu, gdzie ten ruch się rozkłada i sukcesywnie zmieniali sygnalizację świetlną tak, żeby tam, gdzie są większe natężenia ruchu, gdzie więcej samochodów dojeżdża, dawać więcej zielonego światła. Prace, które są w tym momencie prowadzone, będą trwały około 3 miesięcy, tak żebyśmy je zakończyli przed Światowymi Dniami Młodzieży. Świąteczna atmosfera zawita do stolicy Małopolski już w ten weekend. Na krakowskim rynku rozpoczynają się targi wielkanocne. Wystawcy z całej Polski, ale i z zagranicy zaprezentują stroiki, palmy, koszyki, ręcznie malowaną porcelanę, biżuterię i wiele innych ozdób świątecznych.
Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Służby te testowały swoje przygotowanie na wypadek informacji o podłożonej bombie. Alarm wszczęto w Galerii Krakowskiej i na dworcu PKP po wiadomości o możliwej detonacji ładunku wybuchowego. Natychmiast ewakuowano pasażerów, zamknięto centrum handlowe, dworzec, tramwaje skierowano na inne trasy. Do akcji wkroczyli antyterroryści z psami. Bombę odnaleziono i bezpiecznie wywieziono poza centrum miasta. Ćwiczenie to było sprawdzianem przygotowania i szybkości reakcji służb przed zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży. Za niecały miesiąc w Tauron Arenie zmierzą się najlepsze siatkarskie kluby Europy w finale Ligi Mistrzów. Gospodarzem będzie ASEK Oresowia, dlatego też zawodnicy tej drużyny pojawili się w Krakowie, by zaprosić kibiców na ten wyjątkowy turniej. To nie koniec siatkarskich emocji pod Wawelem. W maju dopingować będziemy reprezentację Polski w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Natomiast w lipcu rozegrany zostanie także w Krakowie finał Ligi Światowej. Najzdrowsza woda w kranie płynie w Singapurze i w Krakowie. Z przeprowadzonych badań wynika, że krakowska kranówka znalazła się na drugim miejscu na świecie pod względem czystości. I jak się okazuje, bywa ona nawet czasem zdrowsza od tej, którą kupujemy w butelkach. Prawdą jest, że nasza krakowska woda z kranu w wielu przypadkach ma więcej minerałów niż wiele wód butelkowanych. Do tej pory nasze centralne certyfikowane laboratorium nie stwierdziło, żeby w jakimkolwiek rejonie Krakowa woda odbiegała od normy. Nasze zakłady, 4 zakłady uzdatniania wody dysponują najbardziej nowoczesnymi na świecie urządzeniami, najbardziej zaawansowanymi technologicznie. Odeszliśmy zupełnie od chlorowania wody i od wielu już lat ta woda jest naprawdę dobra i nadaje się do picia bezpośrednio z kranu. Cały czas staramy się poprawiać jakość naszych usług i od wielu już lat dbamy o to, aby woda w krakowskich kranach spełniała wszelkie normy unijne i wszelkie normy polskie. Pingwiny na co dzień mieszkają w zimnych wodach otaczających pokrytą śniegiem Antarktydę, ale też w okolicach Peru i Chile. Jest szansa, że już niedługo zamieszkają także w Krakowie. W ogrodzie zoologicznym trwa właśnie budowa ich przyszłego domu. Pingwiny będą miały do dyspozycji skalistą plażę, sztuczne skały i 2 baseny. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do pingwinarium w maju. Ten rodzaj sfeniskus, którego reprezentantem jest właśnie ten gatunek pingwin Humboldta, to ptak no, może niezbyt imponujący, jego wzrost to około 0,5 metra, ale naprawdę bardzo ciekawy, bardzo ruchliwy gatunek i oprócz wzrostu to wszystkie cechy pingwina są w nim reprezentowane w zupełności. To są ptaki żyjące w toni wodnej, więc głównym pokarmem będą ryby, no i tutaj też tą dietę chcemy zestawić tak, żeby była dla nich jak najbardziej odpowiednia. Docelowo obiekt, który tu powstaje, będzie mógł pomieścić 30 ptaków, a chcielibyśmy nie tylko pingwinom, ale i zwiedzającym pokazać te ptaki w otoczeniu, które były jak najbardziej przypominały ich naturalne środowisko. No więc będą miały kamienistą plażę, z tyłu trochę skał, no i oczywiście basen. Zwiedzający będą mogli oglądać te ptaki zarówno pływające w toni wodnej, jak i po powierzchni wody. Także mamy nadzieję, że i pingwiny, i zwiedzający będą zadowoleni. To wszystko w naszym serwisie. Na kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.